chwała Bogu, chciałbym wszystkich przywitać bardzo serdecznie i jestem zachęcony tymczasem takiego wspólnego uwielbiania i szczerze mówiąc tak trochę już odpływałem i tak jak w pewnym momencie pomyślałem, że jeszcze mam tutaj stanąć i wam usłużyć, to tak musiałem się zmobilizować. Kochani, też kiedy przed nabożeństwem zapytałem Damiana, czy ktoś ma dzisiaj świadectwo, już się tak przyzwyczaiłem do tych świadectw, nikt akurat dzisiaj nie ma, ale chcę wam powiedzieć, że też dzisiaj może słowo będzie pod tym kątem. Mam mówić o zachęcaniu i to też troszkę jest powiązane z tym, że często właśnie przez nasze ostatnie społeczności i wtorkowe i niedzielne zawsze było świadectwo, było jakieś takie zachęcające słowo, które nasi bracia tutaj stawali i dzielili się swoim świadectwem i swoimi przeżyciami z Bogiem. Proszę, żebyśmy może otworzyli teraz pierwszy Tesaloniczan. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I to jest w naszej takim tłumaczeniu z Biblii Warszawskiej. Ja chciałbym może przeczytać to tłumaczenie, ten werset w tłumaczeniu tak, z Nowego Przymierza. To, które teraz też czasami, z którego też korzystamy. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Podobnie jest też w tym interlinearnym, takim dosłownym tłumaczeniu. Dlatego zachęcajcie jedni drugich. Wiecie, kochani, tu jest napisane w naszym tłumaczeniu, napominajcie. I Słowo Boże wcale nie mówi, że mamy nie napominać, bo to jest ważna część też takiej służby i napominania i jakiegoś takiego, ale to, o czym mówi tutaj ten fragment, użyte jest tu takie greckie słowo parakaleo i ono tak dosłownie oznacza zachęcanie, dodawanie odwagi czy pocieszenie. A napominanie, które jest tutaj użyte w takim naszym tłumaczeniu, jest kilka takich też innych wersetów, jest takie bardziej, ma taki odcień taki negatywny, dyscyplinujący, osądzający, negujący. I podobnie jest teraz, może przeczytamy Rzymian 12:1. Tu w naszym tłumaczeniu jest wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. W tym tłumaczeniu interlinearnym jest zachęcam. Teraz może następny fragment, 1 Koryntian 14:3. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. I ten sam fragment przeczytam z Nowego Przymierza. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. I podobnie jest tym interlinearnym. Kochani, myślę, że to tak zmienia wydźwięk, bo ja sam z swojego życia wiem, że nawet jeżeli potrzebuję takiej korekty, potrzebuję napomnienia, to często w moim życiu lepiej się sprawdza ta zachęta, jeżeli ktoś umiejętnie mnie zachęci, chociaż widzę swoją jakąś tam niewłaściwą postawę, ale słowo zachęty lepiej na mnie działa. Ja nie mówię, że napomnienie tego ma nie być, bo to też jest ważne, ale zachęcanie jest tu mocno podkreślone w tych wersetach. I kiedy wpisałem sobie słowo zachęcić w wyszukiwarce, wydrukowałem, były dwie strony synonimów, czyli takich wyrazów bliskoznacznych. I kiedy żona zobaczyła, kiedy wydrukowałem te dwie strony, ona mówi, no to już masz pół kazania. Kochani, ja nie będę czytał tych wszystkich wyrazów bliskoznacznych, nie wziąłem nawet tych dwóch kartek ze sobą, ale przeczytam takich parę słów, które są jakby zbliżone do tego słowa zachęcić. Pobudzić, rozognić, tchnąć w coś życie, a uaktywnić, zagrzać, zapalić, dać impuls do czegoś, dodać komuś otuchy, dodać komuś ducha, dodać komuś skrzydeł, dodać komuś zapału, ośmielić, ożywić, rozgrzać, rozruszać, uczynić kogoś aktywnym, uskrzydlić, zdopingować, rozpalić, dodać komuś odwagi, dodać komuś śmiałości, zmotywować. Kochani, kiedy czytam
te synonimy, te takie wyrazy bliskoznaczne i wstawiam sobie w ten pierwszy Tesaloniczan, na przykład 5:11. Dlatego zapalajcie się nawzajem, budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Dlatego dodawajcie sobie otuchy i można było tak ciągnąć. Ja myślę, że to taki lepiej mi pokazuje, czym jest to zachęcanie, że jest to zapalanie, jest to rozpalanie, dodawanie otuchy komuś. Jest to coś, co pobudza nasze życie. I myślę, że jest to tak bardzo ważne. I jest teraz, żyjemy w takim czasie, że jest tego zniechęcania, takiej krytyki dużo w mediach i tak dalej. Nie? Kiedy Robert Lewandowski gra mecz, nie strzeli bramki, tak wczoraj chyba, albo przedwczoraj, to komentarze są o drewno, nie umie nic i tak dalej, wstyd i tak dalej. Czyli taka krytyka się wylewa, nie? W komentarzach w internecie. I myślę, że coś takiego też jest w naszym, czegoś takiego też doświadczamy gdzieś w naszym życiu, że łatwiej jest o jakąś krytykę, negację, trudniej o zachętę, trudniej o dobre słowo, którego tak bardzo potrzebujemy. I myślę, że patrząc na otaczających nas ludzi, nie tylko my potrzebujemy zachęty, nie tylko my zachęcamy, ale też ludzie, którzy nie znają Boga, tak samo potrafią niektórzy być bardzo zachęcający, mają właściwe słowa, potrafią zachęcić drugą osobę, mają taki, są takie osoby i to nie tylko ludzie wierzący, ale ludzie, którzy nie znają Boga, którzy mają taki charakter, którzy mają takie pragnienie. Mało tego, są ludzie, którzy są jakby przeszkoleni do tego, aby zachęcać. Są mówcy motywacyjni, są trenerzy, którzy na przykład z biznesmenami, ze sportowcami współpracują i przez to motywują ich. I potrafią ich tak zachęcać, żeby odpowiednio ich nastawić psychicznie. Ale tu nie o to chodzi. Czy my jako wierzący potrzebujemy zachęcenia? Myślę, że każdy z nas. Wiemy, że kiedy tu przychodzimy, to po to, aby się zbudować, aby odebrać zachętę i żeby też być zbudowaniem i zachętą dla innych. Dlaczego zachęcanie jest takie ważne w życiu wierzącego? Ja myślę, że bo jest to wola Boża. To, co czytałem teraz w tym 1 Tesaloniczan 5:11. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Myślę, że to nie jest takie obojętne, że kiedy tu przychodzimy, ja często oczekuję, że ja będę zachęcony, ale to słowo wzywa mnie do tego, jest to takie dwustronne działanie, że ja też mam zachęcać. I to nie jest takie obojętne, że jesteśmy tutaj na tym miejscu, ale Bóg nas tu też w jakimś celu się tu spotkaliśmy, aby innych zachęcać swoim życiem, swoją postawą, swoim słowem. Przeczytajmy może fragment z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie upuszczając wspólnych zebrań naszych, jak jest to u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. W słowie życia jest napisane, że ale zachęcajcie się i napominajcie się wzajemnie. Natomiast w tym interlinearnym jest taki wstęp, ale oglądajmy innych, zachęcając innych. Tak, czyli ten ciężar jest tu taki przeniesiony na to właśnie zachęcanie. I myślę, że to jest takie ważne, kiedy się tu spotykamy, że jesteśmy rodziną, że potrzebujemy zachęcenia. Kogoś nie ma, potrzebujemy go się zainteresować, żeby zachęcić go, co się z jego życiem dzieje, co się stało, czy może jest chory, czy w jakiś sposób jego taka życie duchowe obumiera, żeby to nie było coś takiego zwyczajnego, że kogoś nie ma. Kiedyś z braćmi się zastanawialiśmy, czasami tak jest, że gdzieś wyjeżdżamy, nas nie ma, nasza nieobecność zauważana albo nie, ale było też takie kiedyś stwierdzenie, że braterstwo, które teraz tutaj widzę, braterstwo Podżorskich, jak wyjeżdżali na święta, to przyszli do pastora i mówili, bracie pastorze, my wyjeżdżamy, nas nie będzie, nie wiem czy na jedno, czy nie, dwie niedziele. Muszę wam powiedzieć, że pastorowi było miło, bo był tak zaskoczony nawet tym, no wyjeżdżają na tydzień czy dwa, no wszyscy mogą, nie? Ale oni go o tym poinformowali, żeby się nie martwił, że oni wyjeżdżają, że nie są chorzy czy coś innego, ale oni mają w planie wyjechać, nie?
Kochani, czyli takie z ich strony było takie baczenie, taka troska o to, żeby się nikt nie martwił, że ich nie będzie, a z kolei my też mamy tą troskę taką mieć o innych, o naszych współbraci, o naszych bliźnich. Dlaczego nie ma? Co się dzieje? Co się stało? W czym mogę pomóc? Przeczytajmy może jeszcze fragment Hebrajczyków 3:13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I tu znowu przeczytam z tego tłumaczenia Nowego Przymierza. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa. Już nie czytam dalej. Mamy się zachęcać. To, co jest dzisiaj, to jest ważne, abyśmy się zachęcali, pobudzali do życia z Bogiem, abyśmy też byli tymi, którzy podnoszą innych, nie są obojętni na to, co się dzieje w życiu mojego brata i siostry. I tak myślałem nad tym, zastanawiałem się, w jaki praktyczny sposób, chociaż już to tutaj trochę wspomniałem, możemy zachęcać się, w jaki sposób możemy budować siebie nawzajem. Ja myślę, że to, że spotykamy się tutaj, to też chcemy słuchać Słowa Bożego, aby się budować, aby nasza wiara rosła, abyśmy byli podniesieni. Ja myślę, że doświadczamy tego. Ja mam czasami takie chwile, czy zdarzyło mi się, że byłem dobity, zniechęcony, przyszedłem na społeczność, chociaż mi się nie chciało, może byłem jakiś, nie czułem się najlepiej, a Bóg mnie posilił, bo to słowo mnie poruszyło, obecność braci, modlitwa, jakieś słowo zachęty, które mnie podniosło i wychodziłem zupełnie inny z tego miejsca. Myślę, że taka rozmowa, jesteśmy tutaj, mamy możliwość później po nabożeństwie, czy w ogóle gdzieś się spotkać, dodać sobie zachęty, porozmawiać, złożyć świadectwo. To jest coś, co nas tak bardzo podnosi na duchu, może być wielkim błogosławieństwem dla innych. Wspominałem tutaj o świadectwach, które były, ja myślę, że dalej będą, które były tutaj składane, którymi się dzieliliśmy. Jak wielkie i ważne jest to, kiedy mówimy to, co się dzieje w naszym życiu, co Bóg uczynił wielkiego, jaki On jest wielki, jaki wspaniały, jak Bóg nas przemienił. Ja myślę, że każdy z nas, słuchając tych świadectw, które są często mówione, przeżywa podniesienie, wzmocnienie, jest wdzięczny Bogu za to, co się dzieje w życiu mojego brata i siostry. Ja myślę, że w tej chwili mamy tyle tych możliwości, że telefony, SMS-y, różne komunikatory dają nam takie możliwości, że możemy być błogosławieństwem i zachętą. Ja myślę, że ja wiem po sobie, że tak często jakiś SMS w trudnej sytuacji, który dostałem, bardzo mnie podniósł. Słowo, które mi ktoś przesłał, nawet nie wiedząc, co przeżywam, dźwigło mnie, podniosło. Boże słowo, które mi przesłał. I tak samo w jakiejś innej formie to może być zrobione. Wiecie, ja nie jestem osobą, która... Ja w pracy mam dużo telefonów, dużo maili i tak czasem jak przychodzę do domu, to najchętniej bym telefon wyłączył i no nie jestem taki szybki do pisania SMS-ów i tak dalej. Ale muszę wam powiedzieć, że to jest takim wielkim błogosławieństwem, jeżeli mogę komuś też wysłać takiego SMS-a budującego, zachęcającego. Kiedy nasz pastor miał... Michał Chydzik, urodziny, wysłaliśmy mu takiego SMS-a z życzeniami, z Bożym Słowem. Wiecie, i modliliśmy się, było to w naszym jakimś sercu, byliśmy tak zbudowani. Wiecie, modlimy się o Niego, tak bardzo nam zależy na Jego życiu, chcemy, żeby był między nami, jesteśmy zbudowani Jego postawą. Wiecie, i byłem jakby zaskoczony, że nie wiem, na drugi dzień on odpisał, podziękował, to nie było tylko słowo dziękuję, tam było trochę więcej i muszę wam powiedzieć, że byłem tym zaskoczony, bo przypuszczałem, że nawet nie spodziewałem się w ogóle jakiejś odpowiedzi, dlatego że miałem świadomość tego, że tych SMS-ów on mógł dostać multum, nie? Mógł dużo tych SMS-ów takich z życzeniami dostać, nie? On odpisał, nie wiem czy innym też, ale ja przez jego jakąś taką postawę, że myśmy wysłali takie słowo zachęty, życzenia, on odpisał, ja byłem bardziej zachęcony chyba niż on. Także muszę powiedzieć, że to jest takie dobre i błogosławione. I teraz nawiązując też do tego, co teraz powiedziałem, że często kiedy my zachęcamy, sami jesteśmy zachęceni.
Powiem taki przykład z wczoraj. Nie wiem, nie zapytałem, czy mogę powiedzieć, ale osoby, o której teraz wspomnę, ale myślę, że tak. Wczoraj dzwoniłem do Ewy, żony Zdzisia, bo tak z reguły dzwonię do niej zapytać, czy ona jest taką osobą, która prosi jakieś osoby ze zboru, żeby tam w niedzielę stanęły i witały nas, czy wszystkich, którzy przychodzą do zboru, nie? To jest jej taka służba, której się podjęła i wiem, że czasami no, nie jest tak łatwo, no bo wszyscy gdzieś tam są zajęci, mają różne służby. I wczoraj też zadzwoniłem, ale też wiedziałem, że gdzieś tydzień temu miała problem ze stopą, już jak tydzień temu dzwoniłem w niedzielę do niej, zapytałem, no się okazało, że prawdopodobnie jakieś ma złamanie w stopie. No i zadzwoniłem też do niej wczoraj, też żeby zapytać o jej stan zdrowia, wiecie, i też chciałem ją jakoś zachęcić, bo wiedziałem, że to nie jest jakaś tam błahostka, że jednak tam coś poważniejszego. No i okazało się, że ma jednak nogę w gipsie, że jest to złamanie, no i prawdopodobnie ta noga będzie przez 6-8 tygodni w tym gipsie. No i chciałem ją jakoś tam zachęcić, pocieszyć, wiecie, tak chyba nawet do końca nie byłem przygotowany na te słowa zachęty. Wiecie, ale tak jak chwilę rozmawiałem, jak sobie radzicie, no ma wspaniałego męża, ma rodzinę, ale mają też dwójkę małych dzieci. Jak sobie radzicie w tej sytuacji? A ona mówi, wiesz co, no jestem naprawdę taka zbudowana, zachęcona, bo wiesz co, no tak dopiero do mnie teraz jakoś dociera, może już ciąży, ale teraz tym bardziej dociera do mnie, że to jest taką wspaniałą rzeczą, że mamy grupę domową, nie? Że mamy zbór, ale też mamy grupę domową, gdzie bliżej się o siebie troszczymy, gdzie wspieramy się, bo ktoś przyjechał, była chyba to Miriam z dziećmi w któryś dzień, która jej tam pomogła, zabrała dzieciaki na spacer, coś ugotowała, jak nie wiem, dzisiaj może nie było w tym momencie, potrzebowała takiej pomocy. Ktoś inny, jakaś inna siostra też przyjechała, obiecała, że w czymś pomoże. I mówi, wiesz co, no doceniam naprawdę dopiero teraz tak naprawdę, czym są te nasze grupki domowe, że możemy się spotykać częściej, że będąc teraz, mając dwójkę małych dzieci, mogę mieć też taką relację w domu, na grupce domowej, kiedy się tam co jakiś czas spotkamy. I muszę wam powiedzieć, że mnie to zachęciło. Dlaczego mnie to zachęciło? Dlatego, że jestem odpowiedzialny za grupy domowe, a mam świadomość, że tak nie bardzo mi to wychodzi, nie? I zastanawiałem się, jak zachęcić innych liderów, którzy są często wiernie latami prowadzą te grupy domowe i są wierni w tym. Ja może nie mam w tym momencie jakiegoś pomysłu, jak ich ruszyć, jak ich zachęcić, a wiecie, przez takie krótkie świadectwo, przez tę rozmowę z Ewą zostałem tak zachęcony. Chociaż wiem, że grupy domowe są ważne, że możemy się troszczyć bo o siebie wzajemnie w mniejszej grupie. Bo kiedy tutaj się spotykamy, możesz gdzieś tam siąść z tyłu, być anonimowy albo żyć w swoich problemach. Nikt cię tobą nie zainteresuje, bo wszyscy myślą, że wszystko jest okej. Ale na takiej małej grupie domowej, do której też chciałbym wykorzystać ten czas, chciałbym was zachęcić, jeżeli nie masz takiej grupy domowej, znajdź, szukaj. Zgłoś się do mnie, jeżeli szukasz takiej grupy domowej. Bóg da ci takie miejsce, taki czas, w którym będziesz mógł być też zbudowaniem dla innych, gdzie będziesz mógł dzielić się świadectwem, gdzie będziesz mógł wzrastać i taka opieka wzajemna będzie bliższa. I to jest też taki czas wspólnego zachęcania. I to jest to, do czego co chciałem podkreślić. Ja chciałem zachęcić w jednej i drugiej sytuacji, a to Bóg mnie bardziej zachęcił przez tę osobę, którą ja miałem zachęcić. Nasza postawa, czym może być nasza postawa zachęceniem? Ja myślę, że jak najbardziej. Czyli to, kiedy jestem uśmiechnięty, radosny, kiedy podejdę do kogoś, z kim się przywitam, dodam mu nawet, no to nie musi być coś wielkiego, duchowego, ale dodam mu jakieś takie zachęty przez swoją obecność, może to podnieść i tak wzmocnić tę osobę. Tak patrząc teraz na poprzedni tydzień, nasza Ania, 7-8-letnia, była też na obozie Royal Rangers, nie tylko ona. Wiecie, i kiedy ją pytaliśmy o wrażenia, to co ona, no, robili proporce fajne, mieli ognisko super, nie wyspali się, wspaniale pomagali, miała dyżur w kuchni. Wiecie, ale co było takiego pierwszego, nawet jak tu wpadłem, bo musiałem coś dowieść, to co ona mi mówiła?
Wieczorem mieliśmy społeczność. Dzieci, które miały problem, siadały na krześle, inni w kółeczku nad nimi się modlili, wkładali ręce, a potem się przytulaliśmy. Każdy go przytulał, tę osobę, która miała problem. Wiecie, taki fajny przykład. Ona tym żyła, bo wiecie, to dla niej nie było zaskoczeniem. Ona, tak samo robimy w domu, te sytuacje, nie było coś takiego, że naraz, wow, coś się takiego zdarzyło nieoczekiwanego. Ale było to, myślę, może też nie pierwszy raz, ale ona to tak przeżywała teraz właśnie na tym obozie. Dla niej to był taki szczególny czas. Ja nie wiem, czy to był jeden, czy dwa, bo ona już była potem jeszcze na następnym obozie, więc mamy takie zaległości, nie? I w przytulaniu we wszystkim, nie? Trochę nadrobiliśmy. Ale chcę wam powiedzieć, że ta postawa taka, którą dzieci w nas widzą, że nasze życie jest na co dzień takie i nie tylko w niedzielę jest takie, że to nie jest jakaś tam dysharmonia, że to się pokrywa, że w moim życiu, jako rodzica, dziecko widzi też taki wzór naśladowania, kiedy mówię, że kocham Jezusa, kiedy staram się żyć dla Niego codziennie, to myślę, że to dla naszych dzieci jest też taką wielką zachętą i inspiracją do tego, aby pójść za Jezusem, aby się Jego trzymać, aby żyć dla Niego. Wiecie, takich możliwości, w jaki praktyczny sposób możemy się dzielić i zachęcać innych, może być więcej. Wracając też do tego, że budujemy się słowem, jeszcze przypomina mi się ten czas 2 tygodnie temu, na przykład brat Leszek Wrzecionko mówił tutaj o lęku, mówił o Bożej obietnicach, że mamy się nie lękać. Było też to takie może związane, że coś też w tym okresie przeżywałem. Wiecie, ale to słowo też tak nas podnosiło, myślę, że nie jednego, że mamy się nie bać, jesteśmy zwycięzcami, w Bogu mamy wszystko, jesteśmy w Nim, że nie mamy się czego lękać. Jest wiele takich sytuacji. Wiecie, i też na naszej grupie domowej, potem najbliższy czwartek, też rozważaliśmy ten fragment, te fragmenty, zachęcaliśmy się. Wiecie, czyli to słowo też nas pracowało, zachęcało nas do tego, aby żyć, nie żyć w bojaźni, ale w zwycięstwie. I po to jest też Boże Słowo i po to są te nasze zgromadzenia, abyśmy się tutaj zachęcali i budowali. Chciałbym was zapytać, już teraz przechodząc troszeczkę dalej, czy znacie taką postać ze Słowa Bożego, którą kojarzycie, aby z zachęcaniem, z pocieszeniem? Kto wam przychodzi na myśl? Barnaba, dobrze, kochani. Sama, otwórzmy sobie właśnie Dzieje Apostolskie 4:36. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru. I później sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i zużył u stóp apostołów. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment, Barnaba jest tutaj nazwany przez, nazywał się, był Józefem, pochodził z Cypru, był Lewitą, był Żydem z diaspory, ale został nazwany Barnabą, synem pocieszenia, w innym tłumaczeniu synem zachęty, co jest tym samym stwierdzeniem. Wiecie, nie wiem, czy to Duch Święty już objawiał apostołom, kiedy nazywali go Barnabą, czy to wynikło w czasie jego życia, czy widzieli w jego życiu coś takiego, że jest ten duch zachęty w jego życiu, że jest taki potencjał. Ale to, że został nazwany synem pocieszenia, miało tak ogromny wpływ, jego życie miało tak ogromny wpływ na innych, na życie Pawła. I o tym przeczytamy teraz w rozdziale 9. A gdy przybył do Jerozolimy, mowa tu jest o Saulu, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba, syn pocieszenia, zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Widzimy tutaj, że Barnaba stał się dla Saula, późniejszego Pawła, kimś takim, powiedziałbym, mężem opatrznościowym. Bóg użył Barnabę, aby w tej sytuacji, kiedy inni bracia byli bardzo nieufni, znając jego poprzednie życie, kiedy tępił, kiedy zwalczał uczniów Jezusa Chrystusa,
On był osobą, którą Bóg użył, aby zachęcić Saula i przyprowadził go do apostołów, aby poświadczył za niego. Wiecie, i był takim jakby mentorem dla niego, kimś takim opiekunem. I kiedy w następnym jakimś fragmencie czytamy, w 11 rozdziale, jest to okres, kiedy w Antiochii jest przebudzenie, kiedy te wieści o tym przebudzeniu, że wiele osób nawraca się do Pana, dochodzą do Jerozolimy i czytamy od 22 werseta. Wieść o nich dotarła także do zboru, do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Ten fragment. I zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Wiecie, zachęcanie, które, że tak powiem, może w cudzysłowie uprawiał, które jakby czynił Barnaba, miało taki konkretny, jasny cel. Wierzący mają trwać przy Panu, mają być całym sercem po stronie Zbawiciela. Wiecie, jego takie zachęcanie to nie było takie poklepywanie, będzie dobrze, nie martw się i tak dalej, ale on miał konkretny cel. Kiedy głosił słowo, kiedy jeździł, kiedy był na misji czy w zborze, on zawsze zachęcał tych, którzy przychodzili do Pana, aby całym sercem trwali przy Panu. On był taką zachęcającą duszą, kimś, kto tak bardzo podnosił, nie? Wiecie, oni mieli tak samo problemy. To były czasy apostolskie, ale była wielka presja, były prześladowania, a on był osobą, myślę, że nie jedną, ale Słowo Boże szczególnie podkreśla jego postawę, że on był takim synem zachęty, pocieszenia dla braci i sióstr. I dalej czytamy, już dalej, że był wysłany też przez starszych do Judei z Antiochii, wcześniej, kiedy było, później, kiedy było, był głód, był za pomogą, szedł, czyli był osobą taką bardzo zaufaną. Wiecie, i kiedy myślę nad jego życiem, kiedy zastanawiam się, jak wielkim błogosławieństwem był dla Pawła, myślę, że on był takim ojcem, takim opiekunem, wnosił tak wiele zachęty w życiu Pawła, mimo że był okres, że później się prowadzili tę służbę misyjną osobno. Wiecie, ale on, jego życie było takim wielkim zachęceniem dla Pawła. I teraz chciałbym się też jeszcze zastanowić, dlaczego zachęcanie jest takie ważne. Co robimy, kiedy zachęcamy innych ludzi? Czym ich możemy zachęcić? Czyli mamy być tymi, którzy mają ich zachęcać przez Słowa Boże, które mówią o tym, kim są w Jezusie Chrystusie, jaką mają pozycję w Jezusie Chrystusie, jakie są Boże obietnice. Wiecie, nasze ludzkie takie usiłowania, nasze słowa nigdy nie oddadzą tego tak do końca, chociaż są ważne. To, co mówi Boże Słowo w danej sytuacji, na dany temat. Wiecie, nasza mowa i nasze zachęcanie ma być budujące. I o tym mówi Efezjan 4:29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, ale zachęta, bo słowo, które buduje, podnosi mojego brata i siostrę, mojego bliźniego. Następne takie pytanie, które sobie zadałem, dlaczego mamy zachęcać, dlaczego mam zachęcać? Dlatego, że Jezus Chrystus również zachęcał. Mimo, że były sytuacje, w których napominał, karcił, występował ostro, ale jego życie, jego postawa to było też zachęcenie i przede wszystkim. I pomyślmy, jak zachęcony musiał być rzymski setnik, gdy Jezus powiedział mu: nigdy nie widziałem tak wielkiej wiary w Izraelu. Albo Syrofenicjanka, gdy Jezus pochwalił jej wiarę w Mateusza 15:28.
czy również z Łukasza 7:44-50. Zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś mi wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało odpuszczono, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twojej. I zaczęli współbiesiednicy rozważać w sobie: któż to jest ten, który nawet grzech odpuszcza? I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Wiecie, ja myślę, że te słowa, które wypowiedział Jezus w stosunku przykładowy do tych paru osób, które tutaj wymieniłem, czasami to było kilka słów, a jaki skutek, jaka zachęta w tym wszystkim była. Przypomina mi się jeszcze werset, który tutaj dotyczył Piotra, który kiedy w Ewangelii Łukasza 22:32, kiedy Jezus powiedział Piotrowi: ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Wiecie, te słowa, ja myślę, że kiedy Piotr wspomniał to, co Jezus mu powiedział, myślę, że to go bardzo, bardzo podnosiło. Myślę, że wielu ludzi usłyszało takie słowa z ust Jezusa, słowa zachęty. I Jezus używał swojego języka, aby zachęcać i napominać innych, ale język jego był instrumentem życia w Bożych rękach. Wiecie, czytałem taki fragment z Księgi Izajasza, może otwórzmy to, 50 rozdział Księgi Izajasza. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, aby umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słyszał, jak ci, którzy się uczą. W innym tłumaczeniu z Nowego Przymierza, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment, jest to posłuszeństwo sługi Pana, wiecie, i to jest taki obraz, jak Jezus pocieszał. To jest taki obraz, taki wzór dla nas też. Wiecie, i tak myślałem nad tym, że można wiele jakichś sposobów, ja mogę zachęcać każdego z nas, mogę przeczytać książkę może jakąś o jakimś zachęcaniu, kiedyś była sztuka zachęcania, nie znalazłem jej w swojej biblioteczce, ale można jakieś 7 kroków, można się zachęcać, robić postanowienia, ale ja myślę, że tu jest też taka i obietnica i coś takiego fajnego. Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym umiał spracowanemu, zmęczonemu, abym umiał go zachęcić słowem, ale jest to też takie jakby uwarunkowane trochę. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał tak jak ci, którzy się uczą. Wiecie, uczeń nasłuchuje, co nauczyciel mówi. W tym tłumaczeniu tutaj z Nowego Przymierza, jak uczeni. Uczeni może też chcą jeszcze coś pogłębić, coś lepiej usłyszeć, coś nowego. Wiecie, my też potrzebujemy usłyszeć słowa zachęty od Pana, żebyśmy innych mogli zachęcić. To tak potrzebujemy wziąć, żeby dać, odebrać od Boga, odebrać od Ducha Świętego to, co On chce nam w dzisiejszym dniu powiedzieć. I teraz tu jest pytanie, czy ja dzisiaj rano, czy Bóg, kiedy myślę, że chciał i chce każdego z nas, każdego ranka budzić moje ucho, abym słyszał, abym się uczył, albo odbierał jego słowa. Czy to słowa zachęty? I wtedy będę mógł w tej sytuacji, kiedy załóżmy kogoś spotkam, czy komuś wysłać SMS-a, będę miał słowo, którym będę mógł zachęcić tę osobę. Wiecie, to jest coś takiego głębszego. Ja zachęcam do tego, abyśmy wzajemnie się pobudzali, rozpalali, byli dla siebie takim błogosławieństwem poprzez swoją postawę, ale też abyśmy szukali w Bożym Słowie, w takiej bliskiej relacji z Duchem Świętym, z Bogiem, każdego ranka, ale zawsze cały dzień, ale szczególnie jest poranka, abyśmy mogli odbierać te Boże obietnice, Boże Słowo, abyśmy tych, którzy są zmęczeni, którzy potrzebują posilenia i wśród nas, abyśmy umieli pocieszyć tym właściwym Słowem,
abyśmy mogli odebrać to, co Duch Święty mówi do nas, aby to Słowo było dla nas, dla innych wielką zachętą. Wiecie, i myślę, że kiedy poprosimy, kiedy proszę Ducha Świętego, aby włożył też miłość Bożą do mojego serca w stosunku do tych ludzi, do moich bliźnich i będę słuchał to, co On mi mówi, to On mi da właściwe słowa, słowo, zachęty, pocieszenia dla zmęczonych. Musi też za tym iść miłość do innych. Ja muszę z czegoś rezygnować, ja muszę też, może musi umierać moje stare ja, które myśli często głównie o sobie, nie o moim bracie i siostrze, o moim bliźnim, ale muszę prosić Ducha Świętego, aby wypełniał mnie tą miłością Bożą i też muszę nastawiać moje ucho, abym mógł udzielić właściwej zachęty, usłyszeć ten Boży głos, głos Ducha Świętego. Wiecie, potrzebujemy zachęty, ale Bóg nas wzywa do tego, tak z 1 Tesaloniczan. Zachęcajcie się, rozpalajcie się, budujcie jedni drugich, pocieszajcie. Wiecie, dawanie jest o wiele bardziej błogosławione niż branie i do tego siebie chcę zachęcić, mówię o zachęcaniu, ale chcę was też zachęcić, abyśmy byli zachętą dla innych, abyśmy nie byli obojętni na to, co się dzieje w życiu mojego brata, siostry, mojego bliźniego, ogólnie mówiąc, abyśmy zachęcali. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję. Amen.